Zanim zaczniemy odcinek, taka króciutka informacja, niestety niezbyt dobra. Mianowicie ten odcinek został okupiony problemami technicznymi, konkretnie ścieżka Radka nagrała się laptopowym mikrofonem zamiast tym właściwym, przez co ma jakość, no, laptopową. No, słychać co Radek ma do powiedzenia, więc puszczamy ten odcinek tak jak jest, bo myślę, że bez sensu byłoby nagrywać to teraz zupełnie od nowa, udając, że nie wiemy co kto z nas ma do powiedzenia, ale jednocześnie bardzo przepraszamy za ten problem i postaramy się go wyeliminować w przyszłości. Mam nadzieję, że nie przeszkodzi to aż tak bardzo w słuchaniu. I jeszcze jedna kwestia, kiedy nagrywaliśmy ten odcinek, nie było wiadomo, czy Duna dostanie kontynuację. W odcinku wspominamy o tym, że pewnie dostanie, ale jeszcze wówczas nie było to potwierdzone. W tym momencie już jest. I miejcie to na uwadze podczas słuchania. No to tyle. Osoby, którym nie przeszkadza jakość nagrania, zapraszamy do słuchania. Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i dzisiaj pomówimy sobie spoilerowo o filmie Duna, który miał swoją premierę oczywiście w ostatni weekend. No i pomówimy sobie o przede wszystkim, co nam się podobało albo nie podobało w tym filmie. I może zaadresuję może najpierw to, co wydaje się oczywiste, ale mam wrażenie, że bardzo często, zdecydowanie zbyt często się zdarza, że ktoś o tym zapomina. Słuchajcie, możecie uwielbiać ten film, możecie go nienawidzić, możecie go lubić, możecie go nie lubić. I każdy z was ma do tego prawo. I to, że my go lubimy albo my go nie lubimy, w żaden sposób nie wpływa na to, czy wy macie prawo, czy nie go lubić, czy albo nie lubić. Jeśli, słuchajcie, bo to zjawisko się zdarza regularnie. Bardzo często jest tak, że jeśli ktoś lubi jakąś rzecz albo jej nie lubi, a spotyka się z przeciwną opinią w sieci, to natychmiast szuka uzasadnienia dlatego, czemu tak jest, że druga osoba ma inne zdanie, bo najwyraźniej no nie rozumie. Masa osób traktuje to bardzo, masa osób traktuje to właśnie jak, nie wiem, jakieś obiektywne fakty czy coś. I szuka uzasadnień i wtedy musimy czytać komentarze o tym, a bo wy nie lubicie tego filmu, bo lubicie jakiś inny film i to świadczy o tym, albo oczywiście, bo nie wiem, bo no, bardzo zwykle są wyszukiwane bardzo różne uzasadnienia, a to tak naprawdę nie o to chodzi. No to czy ktoś lubi daną rzecz, czy nie lubi, wynika tylko i wyłącznie z własnych, osobistych wrażeń. W zasadzie to często wynika nawet z tego, w którym miejscu dana osoba jest tu i teraz. Być może, nie wiem, za rok obejrzę ten film i będę miał inne zdanie albo coś. Generalnie spotykam się tutaj głównie po to, żeby sobie porozmawiać na ten temat. I zachęcamy do tego was. No słuchajcie, jeśli zgadzacie się albo nie zgadzacie się z nami, piszcie o tym w komentarzach, natomiast no, nie wchodźmy na ten poziom, gdzie inna opinia na temat danego filmu jest traktowana jako atak na daną osobę, tak? To, że nie wiem, nie podoba nam się film, który wam się podoba na przykład, nie oznacza, że jest to atak na wasz gust, ani coś takiego. I absolutnie nie ma w tym niczego złego, że się różnimy tutaj w swoich opiniach. I ja wiem, że to jest oczywiste, wiem, że masa osób będzie pytać, po co w ogóle to powtarzać, ale umówmy się, od dawna publikujemy swoje opinie na temat rozmaitych filmów i no niestety bardzo często tutaj no taki disclaimer trzeba umieścić. I tak podejrzewam, że będziemy czytać komentarze na temat, które będą no, wykraczały daleko poza tutaj tylko własną opinię, no ale to standardowo. Okej, słuchajcie, no to przejdźmy w takim razie do tego filmu. Ja może właśnie od razu zaznaczę, tak celem, żeby nie podkładać tutaj argumentów do szukania właśnie jakichś tez czy uzasadnień dla tego, dlaczego mi się podoba albo nie podoba. Ja generalnie, czy tak, ja nie jestem jakimś największym fanem reżysera Denisa Villeneuve'a, bo to nie jest tak, że oglądałem wszystkie jego filmy po kolei czy coś takiego, ale muszę przyznać, że te parę ostatnich produkcji, jakie miałem okazję zobaczyć w jego wykonaniu, nie wiem, Sicario, Blade Runner czy Arrival, to były akurat filmy, które moim zdaniem były jednymi z najlepszych, jakie widziałem w danym roku. Nie? Arrival w ogóle był chyba moim ulubionym filmem w 2019 czy 2018, kiedy on wyszedł. Blade Runner też byłby gdzieś tam w czołówce. A nawet nie nastawiałem się jakoś super pozytywnie na, szczególnie na Blade Runnera. Spodziewałem się, że wyjdzie z tego klapa, no bo no, umówmy się, trudno było nakręcić kontynuację do tego filmu, a wyszło i wyszło fantastycznie. Jeśli chodzi o Dune, książkę czytałem dawno temu, szczerze mówiąc na tyle dawno, że nie podjąłbym się tutaj jakichś porównań filmu do książki. No dalej kojarzę, o co w niej chodzi i tak dalej, wiadomo, nie? Ale nie powtarzałem sobie bardzo dawno. Natomiast nie jestem jakimś wielkim fanem.
I na sam film też nie czekałem z jakimś wytęsknieniem, raczej z ciekawością, co może z tego wyjść. Tym bardziej, że ten projekt zapowiadał się naprawdę ambitnie z tą całą obsadą i wiecie, no nie na pewno nie wyglądało to już po trailerach jak każdy inny blockbuster. Natomiast też muszę powiedzieć, że estetycznie czy stylowo to nie do końca jest moja bajka, więc odhaczam to od razu. Dlatego też jak zobaczyłem ten film, no to muszę powiedzieć tak ogólnie, będę oczywiście tutaj jeszcze wchodził w szczegóły, ale ogólnie muszę powiedzieć, że no nie chwycił mnie za serce generalnie. Moim zdaniem wydał się mocno pusty i przypominał mi bardziej, nie wiem, galerią sztuki, do której można iść popatrzeć sobie na ładne rzeczy, ale nie zostawiłem tam, wiecie, żadnych emocji, nic takiego. Więc chętnie pogadam o tym właśnie, dlaczego tak było i co się w tym filmie znalazło, ale nie znalazło, że tak na mnie wpłynęło, no ale wcześniej chętnie jeszcze posłucham, jak wasze wrażenia, tak, wiecie, już z perspektywy czasu, bo już zdążyliśmy chyba przespać się z myślami o tym filmie i tak dalej, więc jestem ciekaw, jak wyglądają wasze wrażenia. Ja do pewnego stopnia miałem podobnie. Z tym, że ja książkę, pierwszy tom, pierwszą tą część, nie tom, bo tam ona jest podzielona w części, no to pierwszą tą dużą część, nadrabiałem niecałe 2 lata temu. Sobie przypominałem ją, bo ja czytałem ją kiedyś w liceum i teraz sobie ją jakiś czas temu przypomniałem. Więc byłem, można powiedzieć, że stosunkowo na świeżo, pamiętałem te wydarzenia. I to był jeden z powodów, dla których chyba mi się gorzej oglądało ten film, ponieważ on jest naprawdę wierną adaptacją tej książki. I mój problem, ja nie jestem fanem wiernych adaptacji, to mówię bardzo często o tym, że jak mam adaptację czegoś, która jest super wierna, na przykład jak nie wiem, jest czasami adaptacja animowana komiksu i to jest dokładnie to samo, tylko że w formie animacji, mi się generalnie nie chce tego oglądać. Bo mam wrażenie, że no wszystko to tutaj jest, ja znam te postaci, nie dowiem się niczego nowego, nie zobaczę jakiegoś spojrzenia nowego na coś. I mam wrażenie, że niestety, ale w przypadku Dune'y i Villeneuve'a to właśnie bardzo poszło w tą stronę. Ja wiem, że niektórzy ludzie mówią, że tylko Denis Villeneuve mógł zrobić taki film, ale ja właśnie jestem, ja miałem oglądając ten film wrażenie, że ja oglądam właśnie dzieło odtwórcze, takie mocno odtwórcze. A jednocześnie czytałem komentarze ludzi, którzy mówili, że ten film spłycił sporo rzeczy, nie pokazał sporej ilości rzeczy. I to też jest problem z wiernymi adaptacjami, bo siłą rzeczy film, a książka to różne media i trzeba je inaczej opowiedzieć. I trzeba niektóre rzeczy ustawiać inaczej. I tutaj było siłą rzeczy, nie jesteś w stanie nawet do 2,5-godzinnego filmu wrzucić rozważań pola o piasku, planecie Arrakis i całej masie rzeczy, które jeżeli będziecie czytać książkę, to widzicie, że pierwsza połowa, czyli pierwszy ten tom duży, to generalnie jest Paul dużo rozważa. Bardzo dużo rozważa o wszystkim, co się tu dzieje, dużo obserwuje. I jest to w filmie, ale no nie siłę, że to jest tylko namiastka tego, co było w książce. A jednocześnie film stara się iść dokładnie krok po kroku tymi samymi wydarzeniami, które tam były. I szczególnie w filmie, który jeszcze nie jest rozrywkowy, nie jest, wiecie, po prostu film, który przyjdziesz, pobawisz się, zapomnisz, tylko masz się jakoś zaangażować emocjonalnie, jakoś w to wejść, jakoś to ogarnąć. W momencie, w którym ja generalnie wiem, o co chodzi, znam tę historię, znam te elementy, znam wszystko i mam tą wersję książkową, która jest dokładnie tym samym, tylko głębiej, te wszystkie, że są pogłębione tam, to mam problem z tym, żeby to przeżyć tak naprawdę, bo mam wrażenie, że po prostu oglądam coś, co już widziałem z jakiegoś powodu. No, to jest też specyfika tej narracji herbertowskiej, nie? Która działa w książce, że ty czytasz powolutku te wszystkie rozważania, chłoniesz to, jesteś z tymi postaciami, które stoją w jednym pomieszczeniu przez 70-80 stron, powtarzają te same rzeczy, skupiają się na tym, to jest wszystko tak wyniosłe i to też świadczy o oryginalności jednak tych Herberta, który no tylko on praktycznie pisał w taki sposób to, nie? Każda wizja Paula bardzo dokładnie opisana, a nie tam jakieś. Tak, oczywiście, oczywiście. I to się też przechodzi przez wszystkie książki. No później ten styl Herberta się robi jednak dużo bardziej męczący w kolejnych częściach. I to bym chciał zobaczyć w filmach, jak tam te wszystkie naprawdę dziwactwa już ostre wchodzą. Zresztą już w tej drugiej części książki, która no, w drugim filmie będzie adaptacja, tam już są dziwniejsze rzeczy niż tutaj, nie? Tutaj mamy ten taki, no już to jednak dziwniejsze w stosunku do tego, co tutaj mamy, nie? Gdzie mamy to ustawianie pionków na planszy. Więcej się bardzo, dzieje bardzo, bardzo powolne. Później. Tak, tak, tak. A tutaj mamy, wiesz, to ustawianie pionków na plaży takie bardzo powolne i Villeneuve podchodzi z takim wielkim pietyzmem do tego, nie? Żeby się zatrzymać, żeby popatrzeć. I to, co w książce się chłonęło w zupełnie inny sposób. No tak jak książkę, tworzysz sobie świat w głowie, spędzasz inaczej czas w ogóle
wkładasz, nie? W czytanie książki, a w oglądanie filmu. I jak zostaje w filmie właśnie te sceny, które są powolne ponad stan, te postacie, które w książce już no, się rozwijały w inny sposób, miały więcej miejsca na to, nie? A tutaj jednak widać w filmie, że one są bardziej papierowe, nie? Mamy tego Leto, mamy tego Garneya, których możesz określić jednym zdaniem, nie? Że Garney, żołnierz po prostu, Leto, król. I tutaj też nie ma miejsca, żeby ich za bardzo rozwinąć, nie? No to też aktorzy też nie mieli tutaj za bardzo z czym grać. No, ci, którzy mieli z czym grać i naprawdę mogli coś zrobić postacią, to fajnie wychodzi. Tak jak o czym będziemy gadać, Rebecca Ferguson, która jest fantastyczna w tym filmie, naprawdę fenomenalna. Ale mnie ta Duna po prostu nudziła, nie? Ja kocham Denisa Villeneuve'a, ja jestem chyba tutaj największym fanem, nie? Ja uwielbiam jego wszystkie filmy. Enemy to jest moje top 10 filmów w XXI wieku, mój ulubiony jego film, też taki osobisty, powolny, ale to w inny sposób zupełnie działa niż w tej Dune. A Duna, no mówię, chciałem ją bardzo pokochać. Wiecie, jak omawialiśmy zwiastuny i te zapowiedzi, nie? Ja byłem i obaj gadaliśmy o tym, jak wspomnieliśmy elementy z książki, że co tu zrobią, tak, jak to umieszczą. Tak, ja wiesz, że sobie audiobooka przesłuchałem specjalnie tam chyba z 4 czy 5 miesięcy temu, żeby być na świeżo, nie? I ja lubię Dune, lubię pierwszą Dune książkę. Ja bardzo lubię pierwszą książkę. Tak, to jest naprawdę oryginalna rzecz, ale ten film chciałem pokochać, nie? Chciałem iść do kina, zobaczyć go i tak oglądam i na początku, wow, dobra, to jest ciekawe. I widzę cały czas ta sama paleta barw, piach, te postacie, które tam się odbijają od siebie i coraz bardziej mnie to nużyło, nie? I cały czas uważam, że to jest naprawdę niezły film. To nie jest top żaden mój Villeneuve'a, nie jest mój top filmów science fiction. To jest niezły film, no ale to nie jest arcydzieło. No tutaj za dużo rzeczy jest takich egzaltowanych, za dużo rzeczy się nie składa w konkretne, dobre przeżycie kinowe. Właśnie chcę zadać jeszcze ciekawe motyw o postaciach, bo dokładnie ten przyszedł do głowy. Jeżeli robisz wiernie historię, ale jednak w przypadku książki masz non-stop monolog Paula, który non-stop o czymś myśli, non-stop coś wspomina i tak dalej, to siłą rzeczy możemy dowiedzieć się przez jego myśli wiele o postaciach. Wiemy już w pierwszej książce o Duncanie, to, że był tam w tych kopalniach i tam ten Bistraban był jego tym opresorem, który gdzieś tam miał z nim jakąś historię. Wiemy więcej o jakichś tam jego wydarzeniach, o wspomnieniach, o relacjach między nim a Paulem, bo o tym myśli, tak? I to przypomina sobie. W filmie nie możemy tego pokazać, co myśli bohater, chyba że dodamy nową scenę, dodamy konkretnie, przebudujemy to, żeby nadać tym postaciom charakter. Ale kiedy trzymamy się tak, nazwijmy to, niewolniczo wydarzeń z książki, nie bardzo możemy to zrobić. I mój problem był właśnie z tym filmem taki, że gdzieś zabrakło mi postaci w tym wszystkim. No właśnie tak, wiesz, tylko dodam jeszcze, że właśnie to jest za dużo tego kontemplacji tego piasku, tej przestrzeni, tego zatrzymywania się przy tym i gdzieś właśnie tracą się te postacie. Nawet jak teraz czytałem adaptację komiksową Duny, tam były bardziej rozwinięte postacie, nie? Na przykład Garney był postacią, wiedziałeś o nim więcej rzeczy. Tutaj ja nie wiem o nim nic, nie? Wiem, że ja powiedziałem Duncan, ale to Garney był w kopalni. Tak, ale wiesz, tutaj nic o nim nie wiemy, nie? Wiemy, że dobra, jest tam tym szefem staży, ma uczyć Paula, ale to jest wszystko, nie? Nawet nie ma tej sceny, wiesz, że może sobie na bałajce troszkę pograć, nie? Co już mu dodawało charakteru, tak, nie? Tutaj tego nie ma. Właśnie pamiętam, to Garney był tym, który miał różne takie te wspomnienia, to był gość ciężką przeszłością. Tak, on mu złożono postacią, nie? A tutaj jest po prostu tym twardym gościem, nie? Zresztą gra go Josh Brolin, Cable, wzięli go po to, żeby grał tego twardego gościa, ale ja bym, wiesz, ograniczył trochę skupianie się na tym świecie, na jego przestrzeni, jak on jest piękny, jak to zrobić właśnie wizualnie i tutaj za bardzo poszedł w tę stronę Villeneuve, a oddał miejsce zamiast tego na postacie, nie? Żeby je troszkę bardziej rozwinąć, żeby mi na nich zależało, bo mi na tych postaciach nie zależało w pewnym momencie zupełnie, nie? To chodzi. Oprócz Jessica, która jest super. Znaczy, wydaje mi się, że będziemy często tutaj zahaczać w ogóle o sam problem adaptowania materiału na ekran filmowy, bo to jest w dużej mierze będzie się wiązać z, nie wiem, argumentami za czy przeciw i podejrzewam, że masa na przykład moich zarzutów będzie tłumaczona w komentarzach, że no tak było w książce na przykład, nie? Tylko, że no ja zawsze wychodzę z założenia, to są moje zarzuty wtedy, że tak było w książce. No właśnie, ja wychodzę z założenia, że jednak że adaptacja książki, nieważne czy założenia ma być dokładna, czy niedokładna, zawsze jednak musi być oceniana jako osobne dzieło i w momencie, kiedy coś jest adaptowane z książki i działa tak jak powinno, to wciąż jest dla mnie legitny zarzut, a uzasadnienie, że tak było w książce,
Polsce nie jest żadnym usprawiedliwieniem, bo to ma działać w ramach tego filmu, nie? I ja mam właśnie taki problem z... A są postaci tutaj, czy w ogóle z tym, z przebiegiem wydarzeń i no bo wiecie, no, bo jeszcze przed premierą tego filmu, masa osób mówiła, że kurczę, Duna to by się bardziej nadawała na serial i no jednak kiedyś adaptuje książkę, gdzie jest właśnie masa przemyśleń, masa miejsca w ogóle na umieszczenie tam masy informacji, no naprawdę ciężko to przełożyć na dwu albo nawet 2,5-godzinny film w tym wypadku, żeby nie... potracić poszczególnych rzeczy, nie? A w momencie, w którym upraszczasz część rzeczy, no to wpływa ci na ogólny obraz, nie? Nie wiem, ja oglądając tę Dune, tę wersję filmową, odniosłem wrażenie na przykład, że Atreidzi to jakaś banda idiotów, która nie miała żadnego pojęcia o tym, że zostaną zaatakowani, mimo że wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazywały, nie? Bo oni po prostu, no nie wiem, idą spać, nagle się budzą, o kurna, atak w ogóle, nie? I przebąkują coś może o tym, że no, że tutaj... tam Garni chyba mówi w którymś momencie do Pola, że chyba nie kuma, co tu się dzieje w ogóle, nie? Ale nie widzisz w ogóle tego, że to jest coś, czego się spodziewają, coś, co przewidują, coś takiego. To jest po prostu, co się dzieje nagle. I to, wiesz, wyobrażasz sobie, że okej, no to w takim razie Leto jest dosyć kiepskim tutaj władcą, nie? Który doprowadza do czegoś takiego. I no znowu ktoś... tutaj dotykając tematu samych postaci. No Paul, który jest teoretycznie protagonistą tutaj. I ja wiem, że Paul nie jest do końca tym typowym protagonistą, jak, nie wiem, masa innych postaci z literatury czy filmu i tak dalej. No ale poznajemy go troszkę w takim charakterze. Tylko, że on przez cały film jest kompletnie nieobecny i znudzony i odizolowany od tego, co się dzieje. I znowu, widziałem już analizy, gdzie mówiono o tym, że no, ale tak jest w książce, jakby Paul taki jest, ma taki być de facto, nie? Tylko, że fajnie. Książce siedzisz w głowie Paula cały czas. To jest jedna rzecz, no a druga rzecz jest taka, że no to fajnie, że tak jest, ale no z perspektywy filmu, jakby to jest ta postać właśnie, którą masz poznać lepiej, którą masz rozumieć, nie? Mhm. A jednocześnie masz wrażenie, że jest w ogóle niezainteresowany tym, co się dzieje tutaj, nie? Tak, ona musi mieć, wiesz, ona musi mieć jakieś miejsce w fabule, nie? Musi w jakiś sposób konstytuować, a nie tylko być taka, jak była gdzieś tam w innym tekście kultury, nie? Ja mam właśnie ten problem i on też wskazuje na problem ogólnie z postaciami w tym filmie. Postać doktora Yue, który w książce był rozwinięty, wiedzieć, o co mu chodzi, wiedzieć, jaka tragedia za nim stoi. On to jest tak pobieżnie przedstawiony, on w wersji Lyncha miał nawet sceny, gdzie nawet... bardziej wiedziałeś, jaka była jego tragedia, nie? Potrafili się nim skupić. Tak. A tutaj nagle masz to, dobra, on zdradził, już szybko załatwili, lecimy dalej, nie? Koniec. Peter de Vries, postać w książce, która jest... W ogóle jest powiedziane o tych mentantach, gdzie jest tutaj Tufir Hawat, który na chwilę coś mu się oczy przewracają i ktoś, kto nie zna książki, zastanawia się, chodzący o co mu chodzi. Nie wiesz, kim są mentaci, nie? Tak, nie wiesz, kim są mentaci, a masz Petera de Vries, który jest prawą ręką barona i on tutaj się pojawia i zresztą go gra Dawid Destelmachian, z którego widzieliśmy ostatnio w innych filmach. Tylko, że on tutaj stoi i coś tam mówi, a potem umiera. Tak, wiesz, on też był ciekawszy, był to był gość, który generalnie był architektem w książce planu obalenia Atrydów. Mm-hmm. To nie tylko Baron. Peter był tym gościem, który też miał całą masę wnikliwych rzeczy, które jeżeli zrobimy to, to Leto zrobi to, a jeśli zrobimy to, to on zrobi to. I widziałeś wtedy, jak w jego głowie się to układało, takie granie w szachy z przewidywaniem ruchów przeciwnika do przodu. Łukasz, co możesz powiedzieć o jego postaci? No jest sobie i w zasadzie no nie pełni żadnej roli i najprzez to, że właśnie te postaci grają naprawdę nieźli aktorzy. I wspomnieliście właśnie o Garneju wcześniej, który spodziewałem się, że będzie dużo ważniejszą postacią. Szczególnie jeśli to ma być ta filmowa historia, gdzie pewnie skupimy się na Polu i na tym, jak on jest ukształtowany, gdzie z jednej strony będziemy mieli to całe przygotowywanie go do tej wielkiej roli, jaką będzie miał odegrać, ale z drugiej strony myślałem, że też go ugruntują właśnie jako postać i że film też pokaże jego relacje z tymi postaciami, z którymi on się stykał tutaj najczęściej i co on weźmie od nich, nie? W jaki sposób one wpłyną na jego rozwój. Ale tutaj nic takiego nie ma, nie? I... No, po stronie Atrydów jeszcze spędzamy trochę czasu, ale u Hakonenów absolutnie mamy parę scen, z czego najlepsza to była ta, gdzie stoi sobie armia i jest ten śpiew gardłowy, bo to chociaż było dziwne i mnie trochę wybiło z marazmu nagle. Ale tak to poza tym, nie są Harkonnenowie. Ale tak poza... No, racja. Ale nie, chodzi mi generalnie o tę drugą stronę konfliktu, tak? Ale no właśnie, u samych Harkonnenów spędzamy praktycznie...
wcale czasu, nie? Mamy nie wiem, jedną scenę z... I znowu... Która jest wizualnie piękna, nie? Masz tego barona, który lata gdzieś na tych dyskach. Ale nie wiesz nic o postaci w tym momencie. Nie wiesz, że jest zły. Wiesz, że jest zły i przygotował plan bardzo zły, bo jego jest Arrakis. Ale plan? Znowu... No właśnie to nawet ten plan nie jest nakreślony sensownie. Wlecieć i rypnąć, nie? Ale znowu, w książce, skoro ludzie powołują się broniąc to książką, właśnie jest bardzo dużo wymiany przemyśleń między Peterem a Baronem. To są dwie postacie, które bardzo... Jest dużo czasu im poświęcone, zanim dojdzie do tego momentu, w którym Leto łamie ten ząb i wylatuje ten gaz. I widzimy, jak oni myślą, jakie mają przewidywać, jaki Baron to jest szwana szuja po prostu, ale też jakimi ludźmi się otacza, którzy też są w stanie... Właśnie Peter jest tutaj szczególnie przykładem, z którym jest w stanie wymieniać się pomysłami. I to nam nadaje charakteru tym postaciom. Ale właśnie wracając do samego Paula, tak, w książce jest dokładnie tak, że Paul jest prawie cały czas sam. Na początku, potem jak już siedzi wśród Fremenów, tam Volan to jest inna kwestia, ale na początku tak. Z tym, że tak jak wspomniałem, wszystkie praktycznie rozdziały są pisane z jego perspektywy. To w jego głowie siedzimy, to jego wizję obserwujemy, to jego przemyślenia znamy, to jego wspomnienia o jego relacji z Duncanem czy z Garneyem również się dowiadujemy. Więc jak pojawia się Duncan, to dostajemy ekspozycję, bo w Dune jest masa ekspozycji, do tego jak oni tam ćwiczyli razem i cała masa tych rzeczy, które nam gdzieś to wszystko wchodzą. I dzięki temu Paul jest nam jakoś bliski, bo my rozumiemy jego niepewności, rozumiemy gdzie on stoi, rozumiemy jak on próbuje się tutaj odnaleźć w tym obcym środowisku. I jest na to poświęcona kupa czasu w książce, którego w filmie po prostu nie ma. Więc tak jak mówisz, Paul wydaje się tym gościem, który... No, przytula się z Duncanem i jedyna ludzka tam scena między nimi to jest ta, która była w trailerze, jak on mówi, że przybrałeś na masie, może nie, mam te wizje, słuchaj, to ci pomogę, mogę na ciebie liczyć. Tam gdzieś widzisz tą relację, która gdzieś się pojawia, ale poza tym wszyscy są w takim zimnym, po prostu surowym klimacie wokół tego wszystkiego. Zresztą przez to Duncan trochę nie pasuje, to jak jest tutaj zrobiony w tej wersji. W książce najlepsze jest to, że na przykład Duncana praktycznie nie ma, nazwijmy to, on screen. Duncan w książce jest opisywany we wspomnieniach Paula, zamieniają dwa słowa, potem znowu jest, że on tam poleciał załatwiać te sprawy, zamieniają dwa słowa, jak on ich ratuje i on off screen umiera, biegnie się poświęcić, nie widzimy, nie jesteśmy z perspektywą Paula, więc Paul tego nie widzi. To też było przez Herberta zrobione, wiesz, specjalnie, nie? Żeby przełamać tą postawę tego bohatera z science fiction, nie? Który już zawsze uratuje w ostatniej chwili wszystkich, nie? Nie, tam bohater poleciał umiera i tyle. Nie? Ten najlepszy, największy. I tyle go było, nie? I znowu, masz wrażenie, jakby tutaj dostał, jakbym dostał pół postaci. I z tym jest problem. Jeszcze jedną rzecz powiem a propos, skoro tak było w książce. Atak Harkonnenów. I to wiem, że Radek miałeś z tym duży problem. Wprowadziliśmy motyw tarcz, bo tarcze były w książce. Idea tarcz polegała na tym, że broń palna jako taka odpada. Bo mamy tarczę. Możesz bardzo wolnym przejściem możesz tą tarczę przeciąć, jeżeli to nie jest szybki ruch, dlatego ona ma zatrzymać szybko lecący pocisk na przykład, nie? Ale jeżeli jak w pewnym momencie tylko wspomina o tym tutaj grany przez Josha Brolina Garni, że slow blade penetrates the shield. Tylko ja w tym stylu ich walki później nie widzę, że oni jakoś specjalnie coś robią, żeby te ostrza spowalniać, żeby ktoś wymyślił jakiś specjalny motyw, który wygląda jak oni je wiesz, przebijają. Ale największym motywem z tymi barierami i jakby absolutnie kluczową rzeczą w całej Dune były dwie rzeczy. Po pierwsze, i o tym jest tu na chwilę wspomnienie, że jak odpalasz je na pustyni, to robaki wpadają w szał i się pojawiają i cię zeżrą. Okej, o tym wspomnieli. Ale była druga istotna rzecz. W momencie, w którym odpalano, tam nie będę wnikał w szczegóły, pewnego rodzaju zapłon, te bomby, te tarcze zmieniały się w chodzące bomby. Tam dochodziło do jakiegoś zwarcia, które podawało, że następowała ogromna eksplozja. I jeżeli ktoś ogląda ten film i zna książkę, no to widzicie, jak eksplodują te statki, jak po nich te bariery przechodzą i one eksplodują. Ale umówmy się, to mówię szczególnie tutaj, biorąc pod ciebie uwagę, Łukasz, nie miałeś o tym najmniejszego pojęcia, dopóki tego nie powiedziałem. Nie, bo więc te tarcze cała masa rzeczy, która była w tym stylu. Więc te tarcze ostatecznie sprowadzają się do
gównianego gimiku i takiego efektu specjalnego. Niebieski, niebieski, czerwony padł, niebieski, niebieski, czerwony leży. Taki, tak, wiesz. Ale to nawet przecież Duncan dostał specjalnie tą scenę długą akcji, która jest dokładnie wyjęta jak z filmu Marvela nagle, nie? Że on tam napieprza, robi wiesz, wszystkie super ruchy, ten... I to wiesz, nie dość, że no nie jest już tym fajnym motywem, który był w książce, nie? Że on był tym bohaterem, którego jednak nie pokazują, że jest bohaterem, bo gdzieś tam to wszystko dzieje off screen. No to jeszcze robią z tego scenę akcji, która jest taka, wiesz, bez... Mogła być bardziej przemyślana. Jest kiepsko nakręcona. No jest kiepsko nakręcona, no to też. Właśnie dlatego ja, jak pisałem u siebie o pierwszych wrażeniach po obejrzeniu tego filmu, to napisałem przede wszystkim to, że jest dla mnie bez wyrazu zupełnie. I nawet nie tutaj mi chodzi, nie wiem, o oprawę wizualną, bo okej, okay, no ja wiem, że to są, że ten film się składa dokładnie z tych samych klocków, co Blade Runner chociażby, i mamy dokładnie ten sam styl architektury i tak dalej, i najwyraźniej Villeneuve to bardzo lubi. Ale bardziej mi właśnie chodzi o styl tego adaptowania, że to jest po prostu zaadaptowanie rzeczy z książki, ale bez jakiegoś konkretnego pomysłu na to. I jakiś czas temu wspominaliśmy o Baronie Harkonnenie i kurczę, ja właśnie pod tym względem, nie wiem, wolę już tę wersję Lyncha, która no nie była zbyt dobrym filmem, szczególnie scenariuszowo, ale chociażby stylistycznie była jakaś, bo przynajmniej poszli w kamp. Jak widzę, wiecie, jak widzę w tamtym filmie tego Barona Harkonnena, który sobie, wiecie, lata pod sufitem i śmieje się jak wiecie, jak stara wiedźma, no to wiem, o co chodzi, tak? Wiem, kim jest ta postać i wiem, co jest grane. Natomiast kiedy tutaj widzę tego Harkonnena, no to za bardzo nie wiem, kim jest, nie? Jaki jest tak naprawdę, bo ani dostajemy scen z nim, ani nie jest tak, że każda scena absolutnie krzyczy, co to, wiesz, wiecie, krzyczy, jaki jest charakter tej postaci. Zresztą też nie za bardzo widzimy ją w akcji. I tak nie wiemy, dlaczego on lata w ogóle. Kiedy w książce masz dokładny opis, że przez jego tuszę masz podporniki pod każdym tym i to są dyski antygrawitacyjne, które pomagają mu się poruszać, bo jest ten... Teoretycznie to widzisz, ale mimo tego masz wrażenie, że ponieważ on sobie tak po prostu lata, to zastanawiasz się dokładnie, jaki jest jego deal z tym wszystkim. I to jest właśnie mój największy zarzut do tego filmu. On adaptuje tak dokładnie tą książkę, przez co musi zmieścić ile tylko może w książce, ale przez to, że nie readaptuje różnych rzeczy na zasadzie, okej, okay, to tak jak mówiłem o tych tarczach, to jest gdzieś tam w głowie Paula, więc nie możemy tego po prostu... O, dobra, nie mieścimy tego, to nie mieścimy, a dalej idziemy według książki. Trzeba przetworzyć niektóre sceny, trzeba, okej, okay, to wywalamy, to tego bohatera pokażmy inaczej, to zróbmy, to w takim razie, okej, okay, nie jesteśmy w stanie opowiedzieć tego, to zamiast to wywalić, to przetwórzmy to i zróbmy zupełnie inną scenę, zupełnie z innej strony. I ja dlatego mówię, że nie lubię wiernych adaptacji, bo one i tak coś zgubią, i tak wszystkiego nie zmieścisz, i tak masa rzeczy będzie bez wyrazu, a jednocześnie... Resztę, no ja znając książkę, mogę sobie to dopowiedzieć i oglądam to, co już widziałem. No i właśnie po obejrzeniu całości masz takie poczucie, że okej, okay, obejrzałeś 2,5 godziny film, czujesz tę długość w kościach i czujesz, że no, ten film był długi i przeładowany rzeczami, ale jednocześnie masz wrażenie, że to i tak było wiele za mało. I tak nie znasz tych postaci, i tak niektóre masz wrażenie, że ci mignęły na ekranie i w sumie nic o nich nie możesz powiedzieć. I wiesz, uświadamiasz sobie, że w sumie już ich nie zobaczysz i to tyle, jeśli nie wiem, ktoś był tutaj dużym fanem niektórych bohaterów, no to sorry, no ich obecność na ekranie była zdawkowa. A jednocześnie, no właśnie, jednocześnie nie dostajesz nic w zamian, nie? To jest dokładnie to, co, nie wiem, miałem ten sam problem, który miałem z King Kongiem chociażby Jacksona, nie? Który był monumentalny i wielki i długi, ale jednocześnie miałeś wrażenie, że kurczę, i tak tam by się przydało parę scen dopisać. I tutaj jest podobnie. I więc, nie wiem, mam wrażenie, że gdyby nie to, że... Mam właśnie przed premierą dużo się mówiło o tym, że o, Denis Villeneuve jest wielkim fanem książki, chciał to zekranizować od bardzo dawna i tak dalej. Wierzę. Często jest tak, że jeśli bierze się za ekranizację ktoś, kto jest ogromnym fanem, no to może z tego wyjść coś dobrego. Ale mam wrażenie, że bardzo często to jest, wiecie, to może zadziałać na niekorzyść, bo ta ekranizacja wtedy wychodzi bardzo tak czołobitnie i bez, wiecie, z takim dużą obawą, żeby czasem czegoś nie popsuć. Przez co przez twórca boi się trochę brać ryzyko i zmieniać ten materiał tak, żeby trochę lepiej pasował do tej formy kinowej. I odnoszę wrażenie, że masa rzeczy tutaj jest taka, no właśnie bez pomysłu, bez wyrazu. Nie wiem, sama muzyka nawet, z tego co widzę, ogólnie chwalona, no mi średnio przypadło do gustu, szczerze mówiąc, właśnie także dlatego, że ona była taka, nie wiem, oczywista, ale ja w ogóle masa elementów w tym filmie się wydaje taka bardzo oczywista, na zasadzie, no okej, no tak, no jasne, jak się pojawiają wielkie statki, no to dajmy takie głośne dudnienie, żeby pokazać, że to są monumentalne pojazdy i tak dalej. Jeśli mamy, nie wiem, plemiona dzikie na pustyni, no to dajmy to tam zaśpiewy. Jakieś plemienne zaśpiewy, no bo
I to jest, to się tyczy tylko muzyki, ale mam wrażenie, że na masę elementów tutaj wpływa. Nie wiem, same kostiumy, właśnie architektura i tak dalej. Nie wiem, nie widziałem absolutnie tutaj nic takiego, co by jakoś zostało mi w głowie albo zrobiło na mnie duże wrażenie. Może poza tym, że no, to jest to wszystko ładnie sfilmowane. Tylko, że no, to są piękne kadry, na których, szczerze mówiąc, nie ma dla mnie nic ciekawego. I to może nie nic ciekawego, bo jest parę rzeczy, które mi się akurat podobało. Lubię projekt Czerwi tutaj, które nie wyglądają jak, wiecie, potwory na pustyni, tylko właśnie jak taka, jakaś, wiecie, no coś dziwnego. Estetyczna istota. No dokładnie, nie? Fakt, że te paszcze przypominają oko, no myślę, że też ładnie tutaj pasuje do tego właśnie vibe'u, że to nie jest do końca drapieżnik tutaj. No niegdy oko dla innych... No. Ja jestem prostym chłopcem, no przepraszam. Jak ktoś ma dupę w głowie, to tylko dupę widzi potem wszędzie, tak? Mówmy się. No ale, nie wiem, podobały mi się na przykład projekty statków. Fakt, że one wyglądają tak bardzo, nie wiem, organicznie. Wyglądają właśnie... Ornitoptery, które są jak te ważki. No właśnie, podoba mi się to, no tu widzę jakiś pomysł, nie? O to chodzi, nie? Że widzę w tym pewien pomysł, żeby te statki przypominały, jakby sprawiały wrażenie, że są częścią tego całego ekosystemu, nie? Że nie są po prostu statkami. Są dostosowane do tego klimatu. Tak, no, lubię tego typu rzeczy. Żeby przeżyć tam. Być może jest więcej takich rzeczy, których po prostu nie dostrzegam, ale no właśnie podczas seansu jakoś szukałem tego typu pierdół, ale no nie mogę za bardzo znaleźć. Wszystko mi się wydawało takie bardzo konwencjonalne, że no tak wygląda, wiecie, wysokobudżetowa adaptacja science fiction. Jeszcze jeden problem z tym, wydaje mi się, że historia Dune jest też pod wieloma względami taka bardzo rozdmuchana, dlatego że no, jak mnie patrzy, ona jest trwa. I moja obawa jest taka, że jeśli ktoś nie zna danej historii i nikt mu potem nie usiadł i nie wytłumaczył, to kilka bardzo istotnych rzeczy, które były, uważam, że u Herberta fantastyczną krytyką różnych zjawisk, mogą być pominięte. Jest z moich absolutnie ulubionych motywów w Dune'ie, to jest to, kiedy Bene Gesserit są... Nie tylko tam te linie krwi krzyżują ze sobą, bo to jest w miarę zrozumiałe, to jest to, dlaczego Paul ma wyrzuty do matki potem i tak dalej, te wszystkie rzeczy, to było zrozumiałe i to było dobrze opowiedziane, ale z drugiej strony jest coś, co jest wspomniane tak przy dosłownie odtrąceniu dwóch słów, że tam zsialiście przesądy czy coś takiego. Kiedy znowu książka się nad tym pochyla i rozmawia długo o krytyce de facto zorganizowanych religii i proroctw religijnych. Tak, to jest podstawa, nie? Kiedy jest powiedziane, że Bene Gesserit od tysiąca lat mniej więcej latają na różne planety i ten ich pomysł na tego ich wielkiego Mesjasza, który ma nadejść, w różnych kulturach jest zasiewany jako... tradycja, która jest tam kultywowana. Jeżeli przylecimy tysiąc lat przed pojawieniem się danej postaci, do której dążymy de facto, która jest naszym celem ostatecznym i zaczniemy mówić na różnych planetach o różnych przepowiedniach, które sami sobie tworzymy, o które wiemy, że ta osoba ma mieć te cechy, bo do niej dążymy i mamy całą organizację religijną, która upewnia się, żeby kolejne pokolenia to też pielęgnowały, to w końcu tysiąc lat później dochodzimy do, tak jak widzimy tu, Fremenów, którzy mają całą masę przesądów i przepowiedni, po których sprawdzi się, że tą osobą będzie Paul. Tylko, że to jest Paul, jest częścią projektu. I to jest fantastyczny koncept, który w tym filmie jest powiedziany dosłownie w dwóch słowach i masz wrażenie, że filmu w ogóle nie obchodzi ten motyw z tym Mesjaszem zaprojektowanym, który był bardzo ważny w książce, co bardziej skupiają się na Mesjaszu, nazwijmy to, prawdziwym. No wiesz, to też jest takie na takim podstawowym poziomie, nie? Bo tutaj też jeszcze tego nie ruszają. Mam nadzieję, że w drugiej części bajki to już ten wątek, że każdy ma swój dżihad, nie? Że chodzi o... Ale ten motyw z Mesjaszem był już w pierwszej, dlatego że dotyczył tej matki przede wszystkim, która test z pudełkiem robiła. Tak, ale właśnie wiesz, to też jest to cały problem tego filmu, taki większy, że tutaj też mamy to tłumaczenie, że o, to jest tylko pierwsza część, to trzeba czytać jako całość, bo będzie jeszcze druga część, ona tam dopowie, wtedy musimy to monumentalne dzieło dopiero ocenić, nie? Jak już będzie całość, to ja mówię, no nie bardzo, to powinno działać jako jednak konkretny film, to nie, wiesz, tutaj mamy nawet ścięcie na końcu, to jest jak siekierą, nie? Ucięty film nagle, ja mówię, kurczę, nie, czekaj, to się skończyło już, nie? Teraz myślę, że to jest najfajniejszy moment z książki, gdzie mieli wchodzić Fremeni, gdzie mamy oczywiście Stilgara, który jest super. Nawet przez tą minutę, jak tutaj był Javier Bardem,
to robił robotę, był ciekawy. Widać, że próbuje coś zrobić z tą postacią ciekawego, nie? I dla mnie to była druga najlepsza postać po właśnie Rebece Ferguson, no, ale też wiem, że to dopiero będzie. I tutaj mamy te postacie, które, o których nie opowiedzieliśmy za dużo, bo były takie, no papierowe, nie? Fajnie, aktorzy ich grają i są okej, okay, ale nic o nich nie wiemy. Jak właśnie jak Garni, jak Leto też był jednak taki, no takim podstawowym poziomie pokazany, nie? Że król, który no, dobry tam, tata taki. Jest, no. Tak. I to były te postacie. Jedno... I mamy te postacie, wiesz... O. Wiem, jedna rzecz jeszcze a propos tego. Pytanie do Łukasza. Pamiętasz, jak on mówi do Jessica, że powinien był ją poślubić? No, jest ten motyw, no. Tak, ale dlaczego jej nie poślubił? No właśnie, to jest kolejna rzecz. To jest ten film właśnie, wrzucasz te wszystkie elementy. Nie wiem, bo jest za konicą może dlatego. No nie, to jest bardzo, w książce jest bardzo dobry powód ku temu i znowu, jeżeli nie masz na niego czasu, okej, okay, da się to pominąć, ale masz wrażenie, że to jest właśnie to trzymanie tego filmu na piedestale, muszę dołożyć, ale... Trzeba o tym wspomnieć, nie? Ale właśnie masz, tak jak mówiłem, że masz te postacie, o których no, za dużo się nie powiedziało, bo trzeba iść już do przodu, bo tu jest tyle tego materiału i w ogóle, i mamy te postacie, które się zapowiadane na kolejny film, też trzeba tutaj dla nich miejsce znaleźć, właśnie jak masz Stilgara, jak masz tą Zendaya, która tam co chwilę pojawia, nie? I wiesz, wiemy, jak ten film był reklamowany też, nie, a tutaj się pojawia właśnie na sekundę. I to jest właśnie w takim rozkroku stoi, nie? Że musimy dużo opowiedzieć, ale jeszcze mamy ten drugi film, to będzie całością, no i przez to będzie ten pierwszy film cierpiał. Ja mogę się, wiesz, ja jestem nawet pewien, że ten druga część będzie lepsza, nie? Tam się będzie więcej działo, bo już mamy te podstawy w tym filmie, nie? No ale te podstawy są jednak taką ekspozycją, no w taki bardzo prosty sposób, nie? Chałupnie, żeby się będzie skupiamy, też widać, że zjadło Villeneuve'a to skupienie się na wizualiach, które momentami są naprawdę fantastyczne i no, są super nakręcone. Momentami już nie mogę patrzeć na ten żółć, na ten pomarańcz i na tą kolorystykę, bo też były takie momenty, gdzie byłem naprawdę tym znudzony, ale ten film wygląda naprawdę dobrze, ale no, gdzieś to się zatacza cała fabuła, no, postacie mnie nie obchodziły, gdzieś to dożyło, nagle się film kończy, mówię, o wow, to dobra, to już koniec, nie? I ludzie to porównują do nie wiem, drużyny pierścienia, ale ja się nie zgadzam. Drużyna Pierścienia wydaje mi się, że miała takie otwarte zakończenie, bo jeszcze coś się dzieje, ale jednak to wyraźnie... Ja czułem, że ten film się kończy i jest... Nie było tego ciach. Wiedziałeś, że każdy idzie w swoją stronę i zaczyna się nowa część tej przygody, nie? A tu jest to ciachnięcie i... No to jest mówię, osobny problem, nie? To, że to jest pierwsza część... Teoretycznie. Znaczy, doceniam to, że uczciwie ktoś wrzucił do tytułu część pierwsza, ale moim zdaniem oficjalnie ten film powinien się nazywać Duna część pierwsza, bo tak. Nie sposób traktować tego filmu jak całość, bo... No bo ale wtedy jest... Warner by się zobowiązał do tego, że musi zrobić drugą część. No więc to jest... użyję takiego porównania, które podejrzewam, że wkurwi wiele osób, ale słuchajcie, nawet jak Bill Condon ekranizował ostatnią część Sagi Zmierzch, to pierwszy film się kończy bitwą, drugi film się kończy wielką bitwą, której nie było w książce, ale ktoś pomyślał o tym, kurna, to nie ma sensu za bardzo w takiej formie, więc dopiszmy tam rzecz, żeby to przypominało bardziej film. Ja absolutnie nie mówię, że którakolwiek z części Przed Świtem jest lepsza niż to, co zobaczyliśmy tutaj w Dunie, absolutnie nie. Mówię tylko o tym, że nawet w tak chujowym filmie ktoś, wiecie... poszedł po prostu, wykonał tę pracę, żeby te filmy miały strukturę filmu, nie? Jakby obie te części miały jakąś strukturę. I mam wrażenie, że tutaj trochę tego zabrakło mimo wszystko. No, ja też rozumiem na przykład, okej, na papierze ktoś by mi powiedział, no, ale pierwsza część kończy się tą ważną walką Pola z tym, jak się nazywa ten typ? Jamis. Z tym Jamisem, nie? Która jest istotna w drodze Pola, no bo to jest troszkę przejście już Pola na stronę tego, znaczy na tą drogę, w którą go tam wszyscy wpychają, nie? Zabił człowieka, tak? Zrobił to, co do niego należy i teraz to już z górki. No fajnie, tylko że do tej pory nie za bardzo widziałem, żeby Paul był zaczepiony na jakiejkolwiek innej drodze, nie? To nie jest tak, że on do tej pory wydawał się być kompletnie inną osobą, która dla której teraz ta zmiana jest diametralna, nie? Dla której to jest wielki moment przejścia i coś, co redefiniuje jego postać, coś takiego. No bo to nie działa w ten sposób, nie? Masz tą bitwę, na którą dalej Paul reaguje tak samo nieobecnie jak na wszystko inne i tyle i film się kończy, nie? Więc odnośnie tego motywu jeszcze tylko dokończę, że odnośnie tego motywu, o którym wspomniałeś, o tym, że no zasiano tutaj ten wierzenia i tak dalej. Pewnie wróci w drugiej części, ale co z tego, jeśli w tej części to nie gra żadnej roli, nie? I jest tylko rzucony mimochodem. Być może w drugiej części stwierdzimy, że to jest fajny motyw i działa, nawet w połączeniu tym, co mieliśmy w tej pierwszej części,
No ale... Ale to znowu... Znowu, dostajemy jeden film, no. Z tego samego miejsca, czyli tego, że wrzucamy wszystko, co się da z książki, a czego się nie da, to się nie da i nie myślimy o przetwarzaniu. I zabicie Jamisa w książce było dlatego ważne, że do tego czasu Paul już miał całą masę przemyśleń o swoich wizjach dżihadu, o tych wojnie prowadzonej w jego imieniu, kiedy film nie ma na to czasu, więc musi to zrobić w jednej scenie. Musi być jedna scena, gdzie Paul siedzi w namiocie, ma tą wizję i się nią przejmuje. Ale nie ma to takiego wydźwięku, jeżeli Paul nie myśli o tym dłużej. Jeżeli on nie przetrawia tego później. Jeżeli my jako widzowie jesteśmy w tym momencie już skupieni na tym, że tutaj jest trzeba biec i tutaj czerwie są, a tu już jest Duncan i inne rzeczy i Paul w tym czasie o tym nie myśli. No bo akcja filmu musi być opowiadana jak akcja filmu. I w momencie, w którym dochodzi do tego pojedynku między nimi, my zdajemy sobie sprawę, czym jest dalej podążanie tą drogą. I Paul zdaje sobie sprawę, czym jest podążanie tą drogą, ponieważ cały czas męczy go ta myśl o tym, że idąc w tą stronę, on jakby nie ma innego wyjścia, ale jednocześnie widzi, gdzie ta droga prowadzi. I niestety w moim odczuciu, i dlatego ja nie poczułem tej emocji, która powinna mi towarzyszyć, bo jedna wizja w namiocie to jest za mało, żeby we mnie zakorzenić te emocje i faktycznie ja mogę to logicznie na papierze pokazać, z czym to się wiąże. Ale no nie poczułem tego. Tak, wiesz, w książce też nie się działo, że tam czułeś ten podskórny taki angst Paula, nie? To jak on sobie wszystko dusi, jak on to przeżywa, nie? Jak jednak że robi tą dobrą minę do złej gry, ale tam się, wiesz, w nim gotuje i reaguje na wszystkie rzeczy, które się wokół niego dzieją, nie? Nawet to spotkanie z tym, jak to się nazywało, tym gończakiem, który z łóżka wyskakuje, nie? Z tym, to tam było, wiesz, w książce to było rozwinięte, nie? Jak to na niego wpływa, jak on reaguje, te wszystkie nauki, które miał od matki, nie? Tutaj on po prostu jest rzucany jednak z miejsca na miejsce, nie? Że tutaj musi trafić na końcu w to na tego plemienia Freemanów, nie? Bo musi poznać Zendaya. I to jest temu podsumowane. Ja bym w ogóle chciał, żeby ten film był robiony, żeby tutaj to naprawdę była wariacja, żeby to nie była dokładna adaptacja, no. Tylko wariacja i na przykład, żeby tutaj akcja była i wiesz, i narracja była skupiona wokół Jessica, tego jakie rzeczy się z nią dzieją, nie? Jak ona to przeżywa, bo ona cały czas jest koło Paula gdzieś, nie? I... Ona go, wiesz, ona na niego wpływa i ona jest naprawdę bardzo złożoną postacią w tym filmie. Ja w niej, tutaj jej twarz widzimy, wiesz, wiele różnych twarzy. Nie? Ona przeżywa emocje, kiedy Paulowi się coś dzieje, ale nie Paul, tak, nie? Tak, kiedy on ma to za ręką i to jest super zabieg Villeneuve'a. To nie jest jedyny moment tego. Ale... Nie, ona właśnie ma tak sobie, że ona tutaj mamy, widzimy ją jako tą konkubinę, widzimy jej reakcję i ona właśnie, tu pierwsze zle to jest naprawdę postacią, jak on ma z nią te dialogi, nie? Mamy ją jako właśnie taką konkubinę, mamy ją jako matkę, mamy ją jako tą super, wiesz, X-Men, Ben Gesserit, jak ma te... I wiemy, jak ona się zachowuje na przykład przy Leto, przy Polu, a jak się zachowuje przy tej, która Helen, gra Charlotte Rampling. Wielebna matka, tak, Helen, tak, coś tam, no. Tak. Jak się przy niej zachowuje i ona, wiesz, ona ma te rzeczy, gdzie tutaj płacze, tutaj jest silna, jak ma pierwszy raz, gdzie głosu używa w tym samolocie, nie? I też na to reaguje Paul, nie? Jak oni się tam uzupełniają w tym... To jest super i ona powinna być, wiesz, na pierwszym planie. To było tak nowe. Ale jednocześnie, czego mi zabrakło, i znowu mówię to jako osoba, która zna książkę, ale ogląda ten film i mam wrażenie, że czegoś mi brakuje, pomimo tego, że idzie jakby... Bardzo ważny moment jest taki, tutaj trochę zmieniono motyw przebudzenia Paula i to była jedna zmiana, która mogła pójść w coś ciekawego, ale ostatecznie nie była tak ważna. Paul ma pierwsze przebudzenie... tam przy czerwiu, jak wychodzą, jak jest to miejsce wydobywania przyprawy. W książce ten duży moment przebudzenia to jest tylko ten namiot, ale tam już jest Paul, się na pełni mu się te zmysły otwierają i tak dalej. I co ja bardzo lubiłem w książce, to jest ten motyw, w którym Jessica była do tego momentu, szczególnie jak używa tego głosu, i to w filmie jest, dla jasności, to mi się bardzo podoba, ona jest tą taką, no tak jak mówisz, superbohaterką. Ma niesamowitą umiejętność kontrolowania głosem innych, świetnie walczy, ma te umiejętności medytacyjne, które tutaj są po trochu z tym, jak ona ten strach opanowuje swój. W książce to było bardziej rozbudowane, ale okej. Okay. Jakby tyle, ile jest tego, w filmie to działa. I ona jest ustawiona. Tylko że w książce jeden z moich ulubionych motywów to, że po przebudzeniu Paula w namiocie mamy perspektywę Jessica, to o czym ty mówisz, i nagle widzimy, jak ta dynamika się kompletnie odwraca. Jak nagle Paul wie rzeczy, których nie powinien wiedzieć,
jak nagle on jest tą osobą i tutaj masz ten motyw, że on jej pomaga, tłumaczy jak założyć ten skafander, mówi jak się poruszać po pustyni, ale nie wiem, to znowu pytanie do Łukasza, czy miałeś wrażenie, że to jest coś takiego, że on tam po prostu gdzieś to obejrzał i tyle i się nauczył? Czy miałeś wrażenie, że za tym stało coś więcej, że on nagle stał się jakąś taką, że nagle wie więcej niż powinien wiedzieć? Wiesz co, wydaje mi się, że to było nakreślone, może nie jakoś super dokładnie, ale to było nakreślone, że on wie rzeczy po prostu, nie? Jakby... Ale chodzi mi o tego konkretnego momentu jakby, że to był ten moment, po którym Jessica nagle przestaje być tą osobą, która jest ponad tym wszystkim i Paul się staje tym gościem, który... Tak, tak. No, jest okay. Ten moment, kiedy... To znowu bardziej mam wrażenie jest zasługą Rebeki Ferguson, że jej postawa się zmienia. Jakby jest... Ona na niego inaczej patrzy super trochę. Inaczej patrzy na to, co się dzieje na ekranie. Mam wrażenie, że jest nie tyle zaskoczona, trochę wystraszona, tym jakby widzi zmianę, nie? I reaguje na nią. I właśnie w kontekście ogólnie Paula jeszcze... Właśnie, kurczę, no raz, że ta postać nie jest w tym filmie nakreślona jakoś specjalnie interesująco, ale i zastanawiałem się, czy wini za to aktora, czy nie, ale z drugiej strony, no kurczę, no na papierze rola Jessica też, znaczy rola właśnie Jessica też nie jest jakoś super rozbudowana, ale aktorka dodaje tutaj bardzo dużo, nie? Masz wrażenie, że jesteś w stanie wyczytać właśnie jej emocje i jej stosunek do konkretnych wydarzeń z samej postawy aktorki. Nie wiem, może to kwestia też prowadzenia aktora, może pomysł taki, że Paul ma być zupełnie, wiecie, nie wiem, wycofany i tak dalej. No bo on taki też Ale ja się w żadnym momencie, przy niej się nie nudziłem. Jakby no za każdym razem właśnie... oglądanie jej było za każdym razem tym, co cię przykuwało. Ja się totalnie zgodzę z tym, że film w ogóle powinien się kręcić wokół niej, no bo wydaje się mieć najciekawszy wątek, być może tylko dlatego, że zostało tak w ten sposób tutaj zagrane. Ale no kurczę, nawet cofając się do Blade Runnera, no absolutnie nie jestem fanem Ryana Goslinga, ale mam wrażenie, że jego postać w tamtym filmie, która też miała być taka, wiecie, zimna, wycofana i raczej obojętna na rzeczy, które się dzieją dookoła niego, no dużo więcej z niej z tamtej roli wyciągnąłem niż tutaj z roli Timothy'ego Chalamet'a, bo... To jest tak jak przemyśleć, że on ma jednak dużą przemianę, nie? To też w drugim filmie będzie bardziej... Ale mimo tego jest bardzo dużo przemyśleń w tej pierwszej części, której tu nie ma. Paul powinien dostawać więcej postaci, z którymi mógłby wymieniać jakieś uwagi. Tak, na przykład. Tak, ale właśnie, że miał to o tym, o czym mówię od początku, nie? Że powinien właśnie mieć tę scenę z Garneyem, gdzie może sobie pogadać, nie? Gdzie mają dłuższą scenę, a nie tylko tą sekundową, nie? Która była do odhaczenia po prostu. A żebyśmy ich bardziej poznawali, nie? Jako postacie, nie? Jako nie tylko tych, którzy mają być tym dodatkiem, żeby coś popchnąć fabułę do przodu, tylko żeby były postaciami kości, nie? Na przykład scena, w której on oglądać ten holowid gdzie on tam widzi, jak się poruszają ci Fremeni i tak dalej. Jest ta scena zabójstwa ze strzałką. Tak, ona też była w książce, ale czy ona była naprawdę konieczna w tym filmie? Nie wydaje mi się. A zamiast tego dać pełną, konkretną motyw, gdzie siedzi z Duncanem, który zna właśnie już zwyczaje Fremenów, on mu to opowiada. Mają jakąś wymianę zdań, jakoś ze sobą rozmawiają i masz wtedy to kliknięcie, bo tak jak mówicie, za każdym razem, kiedy Paul jest w towarzystwie Jessica, to dzięki niej jesteśmy w stanie zauważyć, co się z nim dzieje, ale to znowu scena w namiocie jest o tyle super, że przed sekundą mieliśmy, z perspektywy Jessica oczywiście, przed sekundą mieliśmy ją jako tą, no super bohaterkę, która kontroluje tutaj całą sytuację swoim głosem, a tu masz wystraszoną matkę, która nie wie, jak pomóc synowi, który się trzęsie. I Ferguson to fantastycznie pokazuje. Przechodzi od tej super siły do super wrażliwości w jednej scenie. I kupujesz to w każdym stopniu. Tak, wiesz. I to działa świetnie. I też zupełnie inaczej reagujesz na takie właśnie momenty między postaciami jako widz, nie? To cię angażuje, nagle cię przebudza, żebyś to oglądał. To już nie masz tego przejścia po muzeum, że oglądasz te monumentalne rzeczy i fajnie, ale po jakimś czasie to zaczyna nużyć, nie? Jak masz to cały czas podawane w ten sposób, nie? Ale a jak masz postacie, to od razu się uaktywniasz, nie? Chcesz wiedzieć, co będzie dalej, chcesz wiedzieć, jak one będą na siebie reagować, bo to jest niespodziewane, nie? Jak masz tą bryłę do oglądania, no to wiesz, czego się spodziewać po bryle. Ona tam jest, ona ma wyglądać, ona ma być właśnie piękna i robić wrażenie, no ale nie będzie dawała
wywołać emocji, takie jak postacie, nie? I tutaj bym tak bardzo chciał wiedzieć, bo w tych postaciach naprawdę tyle tkwi. I ja, wiesz, ja rozumiem, że to mógł być pomysł Villeneuve'a, nie? Żeby to było właśnie takie wycofane, żeby było zimne, bo to też jest jakiś sposób, no ale i to mówimy, to jest recenzja całkowicie, wiesz, to nie mamy być tutaj ten obiektywni, nie? To są nasze subiektywne przemyślenia. Nie ma przemyślenia obiektywne. Tak, recenzje. Dokładnie. I wiesz, ja jako widz, no do mnie to nie trafia, nie? Ja bym chciał postacie, a nie piękne obrazki, które są tutaj piękne i czasami naprawdę, często Villeneuve potrafi narracyjnie pokazać wizualnie fantastyczne rzeczy i rozwój postaci, jak na przykład mamy właśnie to pierwszy kontakt Pola z przyprawą, nie? Gdzie on tam podnosi ten piach, gdzie biegnie do tego kombajna, który tam zbiera tą przyprawę i gdy mamy atak czerwia, gdy podnosi, to jest pięknie pokazane, nie? Jak widzimy, że ta przyprawa, widzimy, że te jego oczy tam zaczynają, wiesz, na nią reagować, nie? Coś się dzieje, to jest super pokazane, nie? Ale brakuje mi tego, żeby było więcej między postaciami, nie? Żeby ci zależało na tym, co się dzieje, a nie tylko ci się podobało. Tak. Rozumiem, że, wydaje mi się, że... Jeszcze tylko jedną rzecz dodam, że wiecie, duża część tych... To nie jest pewnie zaskakujące dla kogokolwiek, ale no, duża część tych ważnych postaci dla Pola no, ginie na jakimś etapie, nie? Więc wydaje mi się, że w tym kontekście dobrze by było też zarysować tę relację w jakiś konkretny sposób. Szczególnie, że właśnie gdyby w tej pierwszej części filmu Paul dostawał właśnie więcej scen z tym swoim całym otoczeniem, mam wrażenie, że każda z tych postaci wyciągnęłaby inny aspekt charakteru tej postaci, gdyby miał jakiś charakter. Wiecie, z jednej strony mógłby być, sceny z Leto mogłyby pokazać to, wiecie, tą relację ojca z synem, tak? To jakim synem jest Paul, w jaki sposób odnosi się do tej przyszłej roli, jaką będzie pełnił jako no, spadkobierca tutaj tego rodu. Wiadomo, że matka go szkoliła w czym innym, więc tutaj znowu mamy inny element, ten cały mistycyzm i tak dalej. Sceny z Duncanem mogły pokazać właśnie tą stronę, no, zwykłego chłopaka, tak, którym gdzieś tam dalej Paul jest. Zgarnęłem jeszcze coś innego i mam wrażenie, że gdyby tego było troszkę więcej, nie tylko, że to by wzbogaciło te postacie, ale wzbogaciło i postać Paula. Ja wiem, że... Pewnie wtedy by trudno by było to zbalansować z tym, żeby pokazać, że to wciąż jest mimo wszystko samotna postać, tak? Która jest pozostawiona trochę sama sobie. No ale trzeba by wybierać, mam wrażenie, ale przez to, że dostajemy tyle scen, gdzie po prostu Polsce siedzi, patrzysz na rzeczy i wiecie, patrzy w okno albo coś, no to one na dłuższą metę, poza tym, że Pol jest samotny, niczego nam więcej nie mówią, nie? Ale dosłownie dostajemy sceny z książki minus to, co się dzieje w głowie Pola. I wydaje mi się, że tutaj jest sedno problemu mojego z tym filmem, bo tak jak mówicie, on jest bardzo ładny i kiedy dochodzi do relacji między postaciami, one są często fajne. I powiedziałem, że mam problem z tym, że to jest wierna adaptacja, która gubi pewne rzeczy, bo musi. Nawet wierna adaptacja nie jest aż takim problemem, kiedy jest bardzo dużo interakcji między postaciami, bo i uświadomiło to, co powiedzieliście o Rebece Ferguson. Ona jest tutaj dosłownie tą Jessica, którą mamy w książce. Ale samo oglądanie, jak aktor interpretuje swoją postać, daje mi pewną radość, pewną wartość, nawet kiedy wiem, co ta postać zrobi i jak się zachowuje, bo mimo tego to jest postać w książce, a to jest postać, którą widzę na ekranie i aktor mimo wszystko, co by nie robił, musi coś dodać do siebie, bo na kartach książki nie jest postać nigdy tak opisana, jak możesz zobaczyć to, co robi aktor. I dlatego właśnie Lady Jessica działa tutaj świetnie, dlatego że ona ma najwięcej interakcji z Polem i jakby nie tylko z Polem, ale ogólnie z innymi postaciami też, umówmy się. I dlatego możemy zobaczyć tą jej przemianę. Natomiast kiedy oglądam wierną adaptację wykonywanych czynności, oglądanych pejzaży i tak dalej, to ona jest ładna, ale bezemocjonalna właśnie. No właśnie, i no, to jest bardzo dobra uwaga, biorąc pod uwagę, że w Dune mimo wszystko mamy całą masę bardzo dziwnych postaci, których no, trudno spotkać gdziekolwiek indziej, nie? Które są napisane w specyficzny sposób, albo które charakteryzują się czymś bardzo specyficznym. I zobaczenie teraz aktorów w tych rolach jest interesujące samo w sobie, tylko problem jest taki, że no, tutaj dostają jeden epizod i do widzenia, nie? Jakby nawet te ważne postacie, mam wrażenie, że ich sceny są skonstruowane tak, żebyśmy w tej jednej scenie dostali esencję, kim ta postać jest i z głowy, nie? Mamy tę scenę ważną scenę, gdzie Garnisz rozmawia z Polem i mówi mu, no, że tutaj nie wiesz, co się dzieje ważnego i tak dalej, gdzie widzimy go jako tego, wiecie, zaprawionego w bojach typa, który doskonale wie, co jest grane. Mamy tę scenę z ojcem, gdzie on mówi, że no, możesz, najważniejsze, żebyś był moim synem, coś takiego. I widzisz, że to jest, no, ten dobry ojciec, tak, tutaj kocha syna i tak dalej. I, nie wiem, mamy scenę z Tufirem Hałatem, który
jego jedyna scena polega na tym, że przelicza coś szybko w głowie, nie? I okej, okay, czyli to jest ten chodzący komputer, okej. Okay. I każda postać w ten sposób działa tutaj. Poza polem, ja, tak, ja mam jedno pytanie. Ja tylko dodam jedno, że ja miałem tak, że w trailerze mamy ten tekst Smile Garni, nie? I okej, okay, zabawnie, coś dodali od ciebie. Ja nie wiedziałem, że to będzie jedyna scena, która określa Garnia, która pokazuje, że dobra, Garni jest tym twardym żołnierzem, bo się nie śmieje, nie? I to jest wszystko, co go określa w tym filmie, nie? Wiesz, co jest z tym wszystkim najsmutniejsze? Jak oglądałem ten film, to miałem wrażenie, że brakuje mi jakiejś dużej sceny, jakiegoś dużego elementu z książki. Nie chodzi o to, że ktoś tłumaczy, ale jakieś konkretne wydarzenie. I popraw mnie, Radek, jeśli się nie mylę, jestem prawie pewien, że w książce zaraz po tym, kiedy Atrydowie przylatują na Arrakis, urządzają przyjęcie, gdzie śmietanka cała się zjeżdża i ważni ludzie bankiet, i dygnitarze. No, jest bankiet. I to właśnie zostało uznane za niepotrzebne. Ten element, w którym jest chwila spokoju, ale tego politycznego napięcia. Tam wiem, że Paul chyba się będzie coś wysławia w jakiś taki odpowiedni sposób, gdzieś tam pokazuje swoją erudycję z tym, którzy się tam pojawiają ludziom i tak dalej. Oni rozmawiają. Jakiś tam jest ktoś, kto komu się nie podoba jakaś zmiana, jest kilka rozmów, które pokazują. Nie ma lepszego sposobu, żeby nakreślić charaktery postaci, niż rypnąć bankiet, gdzie mogą sobie porozmawiać ludzie w różnych miejscach, w różnych konfiguracjach. Ktoś może odejść gdzieś przy stole, pogadać, tam są dygnitarze i tak dalej. I to było w książce. I to właśnie to postanowiono wyciąć. To właśnie tą scenę, która kreśli bohaterów. To była scena w książce, która ci nakreślała, czemu Atrydowie są ważni, nie? No, więc jak o tym pomyślę, to mało co mówi mi o tym, jaki był plan na jakby wyzucie tego filmu z tych emocji związanych z bohaterami, jak fakt, że film bardzo kurczowo trzyma się wydarzeń książkowych, nawet idąc po trupach, że tak powiem, czyli wycinając całą masę rzeczy dookoła, bo siły wszystkiego nie wepchniesz, a jednocześnie czy Villeneuve, czy ktokolwiek inny uznał, że scena, która jest w książce, która skupia się wyłącznie na tym, że bohaterowie mogą ze sobą pobyć i porozmawiać, została uznana za niewartą, czyli cały bankiet. To mi naprawdę sporo mówi o tym, jak ten film powstał i co jest dla niego ważne. I niestety daje mi trochę mniejsze zaufanie do ewentualnej drugiej części, jak sobie o tym myślę. Bo jeszcze póki myślałem o tym, że po prostu to było kurczowe trzymanie się książki po prostu kosztem różnych detali po drodze, no to druga część książki, tak jak mówimy, tam się więcej dzieje, tam większy bohaterowie przychodzą, większe przemiany i tak dalej, ale skoro tutaj uznano, że jakby taka scena jest nieważna, niepotrzebna, cała sekwencja na dobrą sprawę, no to nie wiem, może w drugim filmie też uzna, będzie, że jednak tam przemiana czyjaś, jeżeli nie jest powiązana z długim patrzeniem się w dal, nie jest ważna. Nie da się ukryć, że ten film jest bardziej zainteresowany tymi, nie wiem, ideami, które tutaj jakoś komentuje, niż postaciami, ale no, na razie problem jest taki, że te wszystkie problemy czy idee, które ten film porusza, przez to, że nie mamy tej drugiej części tej historii, one są no, na razie bardzo powierzchowne, nie? I póki nie dostaniemy tej puenty, póki nie dostaniemy zwieńczenia niektórych wątków, żebyśmy dostali pełny obraz tego, co dany wątek ma nam powiedzieć, co ujęcie jakiegoś problemu ma nam powiedzieć, no to dostajemy no, taką bardzo powierzchowną wersję tego, że wiecie, tych wszystkich rzeczy, które są w tym filmie, tego motywu, nie wiem, eksploatacji zasobów naturalnych, czy właśnie, no nie wiem, polityka tutaj jest prowadzona po prostu do takiej bardzo prymitywnej walki o władzę. Te elementy religijne są takie bardzo, no właśnie takie, na tyle, wiecie, powierzchowne, że się wydają aż pretensjonalne, nie? Gdzie mamy taki bardzo podniosły i patetyczny ton tego filmu, a jednocześnie treści jest w sumie na razie tutaj niedużo, nie? I nie mówię, że to się nie rozwinie w kolejnej części, na przykład coś interesującego, bo może tak być i może wtedy przynajmniej te, wiecie, poszczególne elementy tego filmu będzie można skomentować pozytywnie, no ale na razie ten film no, nie daje podstaw do tego, nie? To wszystko się wydaje takie bardzo, no, proste i nie wiem, ja mam skojarzenia z tymi filmami Snydera przez to
I znowu, mam nadzieję, że właśnie druga część to jakby to skojarzenie troszkę odsunie, ale tu jest, wiecie, dużo więcej tej formy niż treści póki co, bo treść jest bardzo taka, no postacie są mocno papierowe, mówmy się, i na razie te wątki są, no, raczej proste, więc, ale no jednocześnie, no zdaję sobie sprawę z tego, że to jest trochę ustawianie pionków, tak? I w oczekiwaniu na kolejny film, który myślę, że powstanie, ale no mówmy się, to nie jest wciąż pewne. Natomiast no, siłą rzeczy uczciwie no, musimy oceniać ten film za to, czym jest w tym momencie, nie? Więc póki co no, to mi się wydaje bardzo niepełne i puste i pozbawione póki co jakiejś konkretnej treści. No właśnie zakładając, że druga część... Zakładamy, że raczej powstanie, ale w chwili, kiedy to nagrywamy, to nie jest 100% pewne. Wszyscy myślimy, że raczej, ale jakby jeszcze nie było zielonego światła, jeszcze nikt tego nie przyklepał, tak? To jeszcze nie jest ten moment, kiedy można powiedzieć, że tak, na 100% druga część powstaje. I musimy wtedy myśleć o tym, okej, a co jeżeli druga część nigdy by nie powstała? To nie jest Władca Pierścieni, gdzie kręcą wszystkie trzy razem. To nie jest... W filmach, kiedy właśnie kręcimy kilka części od razu, no to zakładamy, że faktycznie to się jakoś rozkłada i wtedy druga część jest gwarantem, ktoś sobie tak jakoś to rozkładał i tak dalej, to jest zrozumiałe. Natomiast z Dune'ą tak nie jest. To nie jest, są dwie części kręcone od razu, to jest jedna część. I mimo wszystko musimy ten film ocenić z myślą o tym, że druga mogłaby nigdy nie powstać. A wtedy, tak jak mówisz, cała masa rzeczy tutaj się po prostu nie spina. Tak, ten film jest zrobiony pod drugą część, nie? Wszystko tutaj, on jest wstępem. On jest tak, jak no, często widziałem tą opinię, że to jest jak pilot serialu, nie? I to jest dokładnie to. On ma ustawić piątki na planszy i później cały czas też widziałem dużo tych komentarzy, o później będzie lepiej, co się później będzie działo, nie? No ale to później. Później. Teraz mamy pierwszą część, nie? I tutaj... Później będziemy mówić o tym, co się będzie działo później. No. Tak. Ja cały czas mówię, że to jest dla mnie mocna siódemka, nie jest najlepszy film Villeneuve'a. Dalej fajnie wygląda i nie powiem, że się bawiłem źle czy coś takiego. Mi się to całkiem okej oglądało, bo ja lubię takie snuje sobie czasami obejrzeć, nie? Że ja wiem, że... tylko ja to też oglądam z innym przeświadczeniem, bo mamy to właśnie tłumaczenie, że to jest arcydzieło, że coś nowego, nowy Władca Pierścieni, nowe Gwiezdne Wojny, nie? Tylko wiesz, w ambitny sposób pokazane, nie? Że to wszystko takie wielkie i pompatyczne. Tylko ja to bardziej patrzę przez pryzmat tej pulpowej strony, nie? No tak jak kiedy to powstawało, nie? W latach 60. to było w inny sposób, zachłyśnięcie się tymi religijnymi wątkami, połączenie tego z tym rodzącym się dopiero i przechodzącym przemiany science fiction w książkach, nie? Mamy wejście Dicka i wszystkich tych wielkich autorów, którzy się bawili tym, nie? I to była taka zabawa, taka no, troszkę dziwna, nie? Troszkę jednak trzeba z przymrużeniem oka na to patrzeć i to się w tym kluczu się fajnie ogląda, nie? Mamy właśnie taki powrót do przeszłości, ta archaiczna narracja herbertowska tutaj też działa, że wszyscy są więksi niż życie, tacy pompatyczni, przerysowani, nie? I w ten sposób mnie ten film bawi, nie? Bo tylko no, nie powiem, że to jest arcydzieło przez to, jak to jest pokazane, nie? To jest jakieś takie repozytorium dawnej fantastyki, nie? Które jest pokazane w dzisiejszy sposób i w taki przez reżysera, który no, składa laurkę temu twórcy, nie? Oryginalnemu. I kurczę, no nie mam z tym problemów. Ogląda się to okej, no ale nie powiem, że to jest arcydzieło, nie? Widziałem lepsze filmy. Ja nie mówię też, że ten film jest zły, jakby żadną miarą. On jest... Okej. No to było 2,5 godziny, które nie umarłem podczas tego seansu. Ciekawe, sensu, nie? Ciekawe nie? Miał fajne motywy, miał kilka świetnych kreacji aktorskich, ale jakby brakuje mi w tym filmie jednak czegoś więcej, czegoś, co spodobałoby, że poza filmem, o którym myślę, no okej, i za miesiąc nie będę o nim już rozmawiał, nie będę chciał o nim już pewnie rozmawiać, to jakby nic... Zabrakło mi tego dodatkowego, jakiejś właśnie niesamowitej postaci, może jakiejś takiej dziwności naprawdę, takiej autentycznej dziwności, która by... Wizje były na przykład tak... Gdyby wizje były bardziej kwasowe, tak jak myślisz, że Herbert miał zamierzenie. A nie, wizualizacja z Winampa, nie? No właśnie, żeby były takie... Żeby tam było coś jeszcze dopchniętego, co wzniosłoby ten film ponad okej. No obawiam się, że niestety, i wiem, że dzisiaj to jest herezja i będzie masa komentarzy ludzi, którzy się ze mną nie zgadzają, ale chciałbym przypomnieć Jokera, film, który również był uznawany za nie wiadomo jak super ważny, wielki i w ogóle. Czy nie minęło tak znowu długo od Jokera i czy dzisiaj tak dużo mówi się o Jokerze w kontekście w ogóle kina? To jest na zasadzie, że ktoś czasem wspomni, bo był jeszcze Joker, no tak, Joker był dobry, i idziemy dalej. Obawiam się, że bez tego dodatkowego
w tym natłoku popkultury, który mamy dzisiaj, w tym jak szybko nasze skupienie zwraca się w stronę tego next best thing, nie? Kolejnej rzeczy, która się pojawia. No Duna za rok, zakładając oczywiście, że nie będzie dwójka i zaraz nie ruszą produkcję i nie będą mogli dolewać tego oleju, tak podtrzymywać tego ognia, to mam wrażenie, że na razie ten hype, który teraz u wielu osób jest tutaj niesamowicie wysoki, opadnie i będzie podobnie jak z Jokerem. Ludzie mogą wspominać, no jeszcze była Duna, no była. Tak jak my mamy z Blade Runnerem na przykład, który, my bardzo lubimy ten film, ale to nie tak, że dzisiaj się Blade Runnera wspomina jako... O, tak, to był epokowy film, który wiele zmienił, który tutaj wpłynął na kinematografię. No, nie przebił się, nie zrobił takiego wrażenia. Ja jest jedną sierotą po Blade Runnerze, bo ja absolutnie kocham ten film. Ja uwielbiam Blade Runnera, Villeneuve'a. On się jest tylko właśnie tak przywoływany, a pamiętacie Blade Runnera? Dokładnie, tak, był, pamiętam. No i to tak boli. Bo absolutnie. Ja byłem Blade Runner. Spokojnie mogę wejść do tego klubu i wierzę w to, że wiele ludzi będzie miało tak z Duną. No i tak, i rozumiem ludzi, których to może boleć, bo ja mam podobnie z Blade Runnerem, ale obawiam się, że ten film nie będzie miał tego, co trzeba, żeby wejść oczko wyżej. Właśnie ja bardzo chciałem się dobrze nabawić na tym filmie, nawet jeśli, nie wiem, treściowo mi odpowiadał, to żeby chociaż estetycznie mnie jakoś tam, wiecie, głaskał po głowie, ale nie bardzo. Ja mam ten problem, że szczególnie właśnie jeśli w odniesieniu do tego, szczególnie co Radek mówił, że no dobrze mu się oglądało, bo to była taka laurka do tej takiej dziwnej fantastyki pulpowej i tak dalej. No właśnie, kurwa, mam wrażenie, że ten taki czwaty styl Lyncha tutaj pasował lepiej o wiele i dużo... A to szybciej wrócę do Lyncha. Mam wrażenie, to swoją drogą, bo też przynajmniej ten film był jakiś i wyglądał ciekawie, ale mam wrażenie, że to też trochę lepiej by pasowało do tego całego motywu dekonstrukcji, nie wiem, podróży bohatera, czy do tej takiej krytyki religii zorganizowanej, kiedy to jednak jest wzięte w pewien nawias i nie traktuje się tak śmiertelnie poważnie, to dużo lepiej działa jako taka forma krytyki niż taka historia, która jest śmiertelnie poważna i jednocześnie masz wrażenie, że ona troszkę gubi się w tych wszystkich rzeczach, które bardzo chce poruszyć, a jednocześnie nie ma postaci ani przynajmniej na razie ku temu. Przez to mi się, nie powiedziałbym zupełnie, że mi się oglądało dobrze, bo mi się to właśnie nie oglądało, mi się oglądało fatalnie, ale głównie dlatego, że ten film jest taki bardzo poprawny i taki bardzo okej, tak po prostu oglądam to i szukam tej dziwności właśnie, kurczę, szukam czegoś, co będzie dziwne, co będzie w jakiś sposób, nie wiem, co mi zaskoczy chociaż jakoś, co nie wiem, zapamiętam w jakiś sposób. Serio, moja ulubiona scena to jak ci sardałkarzy mają ten, stoją sobie tam i jest ten śpiew gardłowy, bo to jest coś, co mówię, o kurwa, ale to jest dziwne, to wygląda dobrze, nie? No nie wiem, no właśnie szukałem takich elementów, tym bardziej, że kurczę, no to się dzieje jednak w odległej przyszłości, gdzieś tam w kosmosie i tak dalej. Nie chcę, żeby wszystko wyglądało jak szare bloki, kurczę, na osiedlu polskim, nie? I albo, a w najlepszym wypadku, jak wiecie, jak scenografia przeniesiona jeden do jednego z Blade Runnera mimo wszystko. I no, tego mi po prostu zabrakło. Ja wiem, ktoś może powiedzieć, że no, to ty, nie? A ja mimo wszystko oczekiwam czegoś innego. No i spoko, nie ma problemu. To, nie mówię o tym, że to są obiektywne, wiecie, wady tego filmu, nie? I nie można o tym dyskutować. No to są rzeczy, które mi przeszkadzały, które sprawiły, że no ja nie znalazłem tutaj absolutnie nic dla siebie. Ja a propos tego, no nic nie przebije dziwności, jeśli chodzi o Dune Lyncha i te tamtejsze migawki, które tam się pojawiały i tak dalej. Ale nawet jeśli chodzi o dziwne elementy, przypominam sobie tą Dune telewizyjną, ona była w 2000, to taka dwuczęściowa była Dune. I tam kojarzę nawet, że na przykład pokazali, jak wyglądają nawigatorzy, którzy ćpają tą przyprawę, żeby móc... jest pokazane, jak im się te oczy otwierają, jakieś tam kolorowe rzeczy i oni nagle widzą przez kosmos, gdzie mają lecieć, czy coś w tym rodzaju, nie? Tu jest to wspomnienie, że no bez tego nawigacja w kosmosie jest niemożliwa. I dalej, bo nie musimy tego pokazywać, bo nie musimy wchodzić w te dziwne momenty, bo musimy... I wszystko jest takie sterylne przez to. No więc zgadzam się, że mówię, nawet w tej takiej taniej telewizyjnej Dunie, pamiętam, były jakieś takie elementy i tam też był bankiet. Zresztą bankiet był też w tej Dunie Lyncha i tam był
to Patrick Stewart tam był. Więc. Nie no, do czego właśnie nie mówić o tej Davida Lynch'a? No, było tyle rzeczy, które ja po prostu wyryły mi się w głowie po prostu. Te sceny, jak Baron ma tę krew przetaczaną po prostu z jakichś młodych chłopców czy coś, jak... No właśnie cały ten motyw, gdzie Paul używa tego narkotyku, żeby się łączyć z robakiem, umysłem czy coś, to absolutnie takie dziwne i takie właśnie... No nie widziałem tego nigdzie indziej, nie? A wiesz, oglądam tę nową Dune'ę i nie widzę w tym, szczerze mówiąc, zbyt wiele właśnie oryginalnych rzeczy. Czegoś, czego nie widziałem nigdzie wcześniej. Jasne, to jest bardzo ładnie nakręcony film, ale znowu, no nie wiem, można, wiecie, ale to mi przypomina tę, wiecie, scenę z American Beauty i kręcenia tej torby walającej się po chodniku, nie? Że wow, ale piękno po prostu, nie? No super, leci, no możesz pięknie to nakręcić, ale to ciągle będzie torba walająca się po chodniku. Tak, możesz powiedzieć, że to jest egzystencjalna metafora ulotności życia, to... kiedy ona tak leci, ale to też będzie torba latająca. Trochę tego właśnie rdzenia brakowało. To myślał, że Jessica była tym rdzeniem, który się wszystko kręci, bo ona łączyła najwięcej postaci ze sobą, nie? Nawet więcej niż Paul, który się tam odbijał od ten, a ona jednak miała jakieś relacje konkretne, nie? Z prawie każdą postacią. Ja bym wolał, zresztą to w Arrival działało też Villeneuve'a, gdzie mieliśmy ten główny wątek, którym były ten cały wątek lingwistyczny, nie? I tego kontaktowania się z obcymi, a ten film też był jednak patrzeniem się w jakieś dziwne, puste struktury, laurką, dlatego wiesz, wielki statek kosmiczny, który jest jakąś dziwną bryłą i spoglądanie na niego wszystko powolne. Przecież dostanie się do tego statku było bardzo, bardzo takie wzniosłe i też no aż jakieś przeboskie czy coś. I kurczę, no tutaj mi troszkę tego brakowało, nie, że był ten taki rdzeń, wokół którego się no wszystko kręci. To by było dużo ciekawsze. No, nie wiem, mogliby coś z tym zrobić innego. Ale i tak jest ciekawie. Wspomniałeś o tym Arrival, bo właśnie a propos tutaj ewentualnego argumentu, że może Steve Villeneuve nie pasuje coś takiego. No właśnie, kurczę, ja pamiętam doskonale Arrival. Pamiętam właśnie dokładnie Sicario. Znowu... Sicario! No, Sicario swoją drogą, ale Arrival znowu też dalej są te kosmiczne motywy. Dalej mamy ten taki minimalizm w scenografii i tak dalej. Wszystko jest, wiecie, w tym szarym filtrze i tak dalej. Ale kurczę, tam pamiętam doskonale ten zachwyt tym, jak oryginalnie i ciekawie jest choćby żeby komunikacja z, wiecie, obcymi przedstawiona, nie? Jakie to jest takie... Czujesz ten taki odkrywanie czegoś oryginalnego, czegoś nieznanego, nie? Podczas gdy Dune, która wydaje się być idealnym kandydatem znowu do w jakiś sposób zreplikowania tego uczucia właśnie odkrywania czegoś nieznanego, gdzie ty jako widz właśnie poznajesz obcą kulturę zupełnie dla siebie, no tutaj tego nie miałem ani trochę, ale to właśnie mam wrażenie, że to wynika z tego takiego bardzo zachowawczego po prostu adaptowania tego materiału. Ale właśnie tym to się różni, że Villeneuve do tej pory zawsze starał się swojej protagonistce czy protagoniście dać jednak kogoś, z kim może wymieniać swoje myśli. To był Jeremy Renner w przypadku Arrival, z którym Amy Adams mogła burzę mózgów szybko stoczyć i o niego się odbić. Też relacja jej również z tymi obcymi była tutaj istotna, ale on był tą osobą do obijania myśli. W Sicario to różnie, to był na przykład Josh Brolin również, który był jej tym łącznikiem, Emily Blunt i tak dalej. I zawsze mimo tego, że ta postać była i te filmy były zimne, jakby nie patrzeć, one były też... Sicario też jest bardzo zimnym filmem, bardzo takim... ciężkim w pewien sposób, nie? To mamy albo akcję, jak, nie wiem, Benicio del Toro chodzi i zabija, albo właśnie jak mamy Emily Blunt, to jeżeli ona ma jakieś trudności, to się możemy na chwilę zatrzymać się i dać... Te filmy mają długie ujęcia, absolutnie. To nie jest tak, że nie może długiego ujęcia, w którym się nic nie dzieje, w którym po prostu się obserwuje... Ale to nie jest wszystko, na czym skupia się ta postać. Potem ta postać ma często opcję, żeby powymieniać się swoimi wrażeniami, swoimi przemyśleniami z tą drugą osobą. Czy w końcu w Blade Runnerze przez długi czas w przypadku głównego bohatera to był ten jego hologram, prawda? Jego ukochanej hologram, wiadomo jak to działa. A potem przez jakiś czas to był oczywiście Harrison Ford jeszcze już na tym ostatnim półmetku. I cały czas Ryan Gosling mógł być tą zimną postacią, mógł być tym bezuczuciowym gościem, ale cały czas... Był ktoś, kto go prowokował do tego, żeby te emocje z niego wyciągać w jakiś sposób. I u Villeneuve'a to działało świetnie. To są trzy filmy, które absolutnie uwielbiam, tak jak już powiedziałeś na początku. To nie jest, że styl Villeneuve'a mi nie pasuje, bo każdy z tych filmów, tak jak mówisz, był przynajmniej w czołówce, jeżeli nie najlepszym filmem w roku, w którym wychodził. A tu mi tego zabrakło. Tu mi zabrakło tego takiego, okej, mamy dokładnie te same komponenty Villeneuve'a. Zimna stylistyka, w miarę nisko emocje i tak dalej, ale jednak...
poszliśmy o ten krok za daleko. Ten krok, gdzie Paul nie miał tego momentu, w którym mógł trochę pozrzucać z siebie, albo gdyby co jakiś czas go ktoś właśnie w ten sposób prowokował. No niestety było tego za mało. No, to myślę, że na tym w takim razie będziemy kończyć. Myślę, że no więcej chyba nie mamy już do dodania. Ja, jak mówię, chyba i tak mam wrażenie, że wycisnę z tego filmu więcej niż, też w tej dyskusji więcej z tego filmu niż podczas seansu. No, ale słuchajcie, dajcie nam znać, jak wy się zapatrujecie na te nasze zarzuty, czy się z nimi zgadzacie, czy się z nimi nie zgadzacie. Jeśli nie, no to chętnie poczytamy dlaczego. I tak jak wspomniałem, no, szanujmy swoją opinię nawzajem, będzie miło wtedy. Jeśli chodzi o nasze przyszłe plany, no to zbliża się Halloween. Postaramy się do Halloween jeszcze może pogadać o Halloween Kills. To będzie raczej jakiś bonusowy materiał, niedługi, bo w sumie tam też nie ma aż tak dużo do gadania w związku z tym filmem. A przy tym myślę, że też o box office dniu nie będzie trzeba pogadać, bo to też jest osobna kwestia, na którą już nie będziemy poświęcać czasu tutaj, no bo mamy godzinkę przynajmniej nagraną. Ale na pewno wrócimy do tego tematu. W najbliższy weekend będzie Last Night in Soho. Radek się zamyślił, tutaj widzę bardzo... Można już powiedzieć, że zastygł. Już myśli, zastygł w oczekiwaniu na weekend. Może on rozmyślać nad tymi motywami mesjanistycznymi w Dune. O, okej. Okay. Ale mogłeś kończyć, ja już nic nie mam do zdania. Nie, śmieliśmy się, że rozmyślasz jeszcze nad fabułą i tak po prostu zastygłeś. Pomyślałeś nad momentem, kiedy niebo zmieniło się, aby oddać emocje Paula w tym momencie. Mogłeś zostawić, że wiesz, że melanż wszedł. Jedna kropla wody, która spadła, symbolizując nadzieję, która rodzi się w tym momencie. No, albo Zendai myślał. No, i... Grube melo. No, słuchajcie, to tym miłym akcentem w takim razie zakończymy. Pamiętajcie o tej wspieraniu naszego kanału, o tej możliwości, a także o tym, żeby zaglądać do naszego sklepiku. A my widzimy się, myślę, przy okazji kolejnego odcinka, także trzymajcie się, bo z nami Radek Pisuła, Oskar Rogowski, ja się nazywam Gastelmach. Pa, do zobaczenia.